10 dzieci z gminy Bełchatów wzięło udział w kampie Ligi Mistrzów, który tradycyjnie już zorganizowany został w Tworze Jankach koło Łodzi. Nasi najmłodsi mieszkańcy mogli dzięki gminie skorzystać z dofinansowania do tego obozu. Znacznie więcej osób chciało wziąć w tym kampie udział, natomiast no było 10 miejsc. Tutaj było dofinansowanie ze strony gminy Bełchatów i wkład własny rodziców. Wszyscy ci, którzy chociaż raz przybędą na ten kamp, co roku chcieliby w nim uczestniczyć. Tak doskonale jest on zorganizowany. Polega na nauce gry w piłkę nożną, ale także nauce języka hiszpańskiego, jazdy konnej. Także jest bardzo wszechstronny i dla młodzieży z gminy Bełchatów stanowi doskonały rodzaj spędzenia wolnego czasu wakacyjnego. Kamp Ligi Mistrzów nastawiony jest przede wszystkim na naukę piłki nożnej. Codzienne treningi mają podnosić umiejętności uczestników obozu. Zajęcia są m.in. na boisku Startu Brzeziny. W tym roku mamy 10 przedstawicieli z gminy Bełchatów. Wspaniale, dzieci są bardzo zadowolone, mają program, który już od wielu lat realizujemy. Są hiszpańscy trenerzy z klubów Realu Madryt i Atletico Madryt. Pogoda ogólnie dopisywała, dzisiaj jest troszeczkę pada, ale ogólnie rzecz biorąc wszystko jest super i wszyscy są bardzo zadowoleni. Tak jak co roku mamy hiszpański z lektorami hiszpańskimi, którzy przyjechali też z Hiszpanii. Oprócz tego mamy tenis i konną jazdę. Dodatkowo jest też, są zajęcia na basenie tutaj w Brzezinach i gry i zabawy wieczorne, które są... Tu miks jest gier polskich, ale też zabaw, które tutaj trenerzy i opiekuni z Hiszpanii też pokazują dzieciom. Ilość zajęć podczas obozu sprawia, że dzieci praktycznie każdy dzień miały wypełniony. Nikt jednak nie narzekał na zmęczenie, a wręcz przeciwnie. Mi najbardziej się podobały treningi, ponieważ bardzo dobrze zostały przygotowane przez trenerów i no, były bardzo fajne po prostu. Mi też bardzo się podobały treningi. No i treningi już, tak, widzi wieczorem. Powiedzcie mi, jak tam wasz hiszpański? Dobrze, jutro mamy właśnie sprawdzian z całego materiału. Uczymy się takich podstawowych rzeczy, na przykład jak się nazywamy, kolory, nazwy różnych przedmiotów, więc proste. Oferta kampu Ligi Mistrzów co roku wzbudza spore zainteresowanie. Gmina Bełchatów chętnie więc przystępuje do tego projektu. Podobnie ma być w przyszłym roku. Oczywiście, jeżeli tylko będzie tutaj taka propozycja ze strony organizatorów, gmina Bełchatów w to się włączy, włączy się dofinansowaniem. Jeżeli będzie taka potrzeba, to być może nawet większa ilość naszych dzieci będzie mogła z tego kampu skorzystać. Zdobyte na obozie w Tworze Jankach umiejętności młodzież będzie teraz mogła wykorzystać w zawodach szkolnych organizowanych w gminie Bełchatów. To już 6 rok z rzędu samorząd dofinansowuje dzieciom udział w kampach, początkowo Realu Madryt, a teraz Ligi Mistrzów.